Siemanko, z tej strony 19, Kruszyn 83. Witajcie w trzecim unboxingu boksa Panini Adrenalin Copa America Chile 2015. W ostatnim filmiku trafiliśmy dwie karty Game Changer. Dzisiaj mam nadzieję trafić jakąś kartę Double Trouble. Jedziemy z czterema saszetkami jak zwykle. Mamy cztery saszetki, dwie z Vidalem, jedną z Neymarem i jedną z Messi. Także Vidal pójdzie na początek i na koniec. I jedziemy z pierwszą saszetką. I mamy tak. Dos Santosa z Meksyku. Brizuela, Meksyk. Estigarribia, Paragwaj. Sergio Aguero, Argentyna. Cuadrado, Kolumbia. I Felipe Luis z Brazylii. Pusty przebieg. Jeszcze raz przejrzymy. Tak, pusty przebieg. Same karty bazowe. Jedziemy z drugą saszetką, na której jest Neymar. I tu mamy na dzień dobry już herb Urugwaju. Już tu położymy go. Mamy Defensive Rock Thiago Silva. Super. I karty specjalne. Perez, Argentyna, Taylor, przepraszam, nie karty specjalne, tylko karty bazowe. Taylor, Jamajka, to jest drużyna zaproszona na ten turniej. Caceres, Urugwaj. No, tak to się nie bawię. Ospina, Kolumbia. Jedziemy z drugą, trzecią saszetką. Saszetka z Messim. Messi przynieść tutaj Double Trouble, bo jeszcze nie trafiliśmy ani jednego. I mamy tak, Eric Torres, Meksyk. Mamy Game Changer Caicedo, Ekwador. Zuniga, Kolumbia. Carlos Arce, Bolivia. Zambrano, Peru. I na koniec tej saszetki mamy Bakka z Kolumbii. I ostatnia saszetka na dzisiaj. Saszetka z Vidalem. Może on nam coś przyniesie fajnego. Czajcie, dostój. Torres Nilo, Meksyk. One to Watch, Marquez. William, Brazylia. Grueso, Ekwador. Isla, Chile. I na koniec tego unboxingu mamy Hernandeza, bramkarza Wenezueli. Także moi drodzy, otworzyliśmy kolejne cztery saszetki z boksa. Czekajcie, jeszcze tutaj przejrzę tak szybko, czy czegoś tutaj nie przegapiłem. Nie. Wszystkie karty bazowe, tak. Mamy takie naręcze kart bazowych, które sobie zaraz sprawdzę. Tych, które będę miał, to oczywiście idą na wymianę. Z kart specjalnych, które trafiliśmy dzisiaj, trafiliśmy jedną kartę One to Watch Marqueza z Meksyku, Game Changera Caicedo z Ekwadoru, jedną kartę z Herbem, jest to Herb Urugwaju, oraz Defensive Rock Thiago Silva z Brazylii. Także ja Wam dziękuję za oglądnięcie tego filmiku. Jeżeli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę, bo to, jak wiecie, motywuje do dalszej pracy. No i co? Słyszymy się w dalszym unboxingu boksika Copa America Chile 2015. Dzięki i do usłyszenia. Hej!